W ostatnią środę Orlen Liga przeniosła się do Areny Legionowo, gdzie miejscowe siatkarki podejmowały BKS Aluprof Bielsko-Biała. Zajmujące siódme miejsce w tabeli przyjezdne były zdecydowanym faworytem tych zawodów. Początek pierwszego seta nie wskazywał, że Aluprof będzie mieć problem z odniesieniem zwycięstwa pod Warszawą. W połowie partii legionowianki dogoniły rywalki i wygrały do 20. Druga odsłona to popisowa gra w wykonaniu podopiecznych trenera Strzałkowskiego, zakończona wygraną do 17. W trzeciej partii Legionowia prowadziła już 20-18. Niestety w końcówce dała się wyprzedzić siatkarkom Mariusza Wiktorowicza i przegrała 22-25. To, co nie udało się w trzecim secie, udało się w czwartym. Ku uciesze miejscowej publiczności gospodynie rozgromiły Aluprof 25-16. Mecz zakończył się więc wynikiem 3-1, a Legionowianki odniosły drugie zwycięstwo z rzędu. Ja się cieszę, że w końcu coś ruszyło i na pewno dzisiaj nie byłyśmy faworytem. Nam trener powiedział w szatni, że no, wszyscy wiedzą, że faworytem nie jesteśmy, ale super by było podtrzymać ten, po tym Rzeszowie, gdzie wygrałyśmy po 4 miesiącach pierwszy mecz. I to było niesamowite uczucie, a dzisiaj przed własną publicznością super, naprawdę. Jakby mi ktoś powiedział 2 miesiące temu, że wygram z Bielskiem, to wyśmiałabym tak naprawdę, bo, no bo ciężko było u nas bardzo, bardzo ciężko. Walczyłyśmy tak naprawdę same ze sobą i z trenerem, i trener z nami. I tak naprawdę no, wszystko się sypało, a teraz nagle wszystko jest na miejscu, wszystko gra i no i naprawdę świetnie. Bielsko dużo wyżej w tabeli stało, doświadczone zawodniczki, ale nasze panie staną na wysokości zadania. Zagraliśmy to, co mieliśmy zagrać, agresywną zagrywką. Bardzo dobrze w bloku, szczególnie Kasia Połeć, 8 bloków, to naprawdę chyba rekord tego sezonu jest. Wszystkie dziewczyny zagrały naprawdę na dobrym poziomie i w końcu widać, że to, co trenujemy na treningach, faktycznie przekłada się na mecz, jeszcze był wcześniej problem. MVP spotkania została atakująca Malwina Smażek. 19-latka wraca do dobrej formy i uważa, że duża w tym zasługa jej koleżanki z zespołu, Moniki Bociek. To nie jest jeszcze może jakaś forma, ale na pewno lepiej się czuję na boisku i tutaj też muszę Monice podziękować, bo Monia też przyszła na atak i jakby taką dużą presję na mnie wywarła, dobrze grała, wchodziła trochę za mnie, dała mi trochę na to z boku popatrzeć i ja też byłam troszkę taka wkurzona, że zeszłam na drugi plan, no i może lepiej po prostu, może to poskutkowało, może właśnie to było to, więc my mamy fajną rywalizację między sobą i może dzięki temu właśnie. Dwie wygrane pozwoliły Legionowiankom na awans na 9. pozycję w tabeli Orlen Ligi. Ich przewaga nad kolejnym w tej klasyfikacji Pałacem Bydgoszcz wynosi 4 punkty. Niestety strata do zajmującego 8. lokatę PTPS-u Piła to obecnie 13 punktów, więc szanse na poprawienie miejsca są w zasadzie iluzoryczne. Legionowia nie ma wiele czasu na odpoczynek. W sobotę 6 lutego legionowskie siatkarki czeka kolejne spotkanie przed własną publicznością. Tym razem ich rywalem będzie mistrz Polski, Chemik Police.